Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Krwojak i witam w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu moi drodzy opowiem trochę o Świnoujściu. Obiecałem wam w tym odcinku, gdzie składałem wam życzenia, czyli w poprzednim, że coś tam ze Świnoujścia dawać zrobię. Niestety nie jest to ten materiał, który planowałem zrobić, ale tamten też zrobię, ponieważ też tam na majówkę się również wybieram, więc być może uda mi się też tamto zrobić. Moi drodzy, to co tutaj widzicie w tle, to jest przede wszystkim Plac Wolności oraz mój ukochany kanał. Nie dlatego ten kanał tak lubię, przyznam, że tak naprawdę morze i promenada są miejscami, na których przebywam najmniej. W sumie to, że morze w sumie nie dla mnie atrakcyjne, to nie ma się co dziwić, ponieważ tutaj w ogóle dla nas tych regionów Szczecin, Gdański, w ogóle tutaj Pomorze podejrzewam, tak ma nas bardziej ciągnie w góry niż do morza. Jeszcze pani, a ci co są w górach właśnie to marzy im się morze. Zresztą opowiadałem wam to chyba, jak pani w Kudowie, jak żeśmy jechali tam w 2017 roku, była zdziwiona, że my mamy tak blisko morza, a wolimy tutaj do niej w góry przyjeżdżać. Ale po prostu jakoś tak może kiedyś to nie bawiło, to wchodzenie do wody. Teraz to o wchodzeniu do wody jakoś tak w ogóle nie myślę, tylko tak sobie pochodzić sobie po tej plaży, tam wytłumaj trochę nogi pomoczyć. Szczególnie ostatnio próbiłem spacerować z babcią plażą po ciemku. Znaczy tak po ciemku może nie, tak już wieczorem, kiedy ta aura powoli się ściemnia. Na pewnym razie jakoś tak nie wiem, dlaczego tak jakoś trochę źle mi się kojarzy, bo zawsze nie wiem dlaczego jak tam spacerowałem, bo po razie jakoś tak było mi zawsze smutna, bo nie wiem dlaczego tak miałem. Do dzisiaj nie potrafię tego wytłumaczyć i dzisiaj mi taka niechęć do tego pozostała. Moi drodzy, co ciekawe, w Świnoujściu jest bardzo, ale to bardzo dużo. Tutaj zresztą w tle możecie zobaczyć urywki. Bardzo, bardzo dużo jest tutaj takich osiedli, ale takich osiedli w ogóle bloków, ale takich osiedli, takich bloszków czteropiętrowych. Zresztą, jak już mówię, tutaj będziecie mieli taką jedną urywkę właśnie z takiego osiedla. I przyznam, że to jest takie ciekawe dosyć, bo są też ulice takie, które posiadają takie normalne kamienice, jednak jest ich bardzo, bardzo mało. Tutaj bardzo ciężko jest, spacerując po tej miejskiej części Świnoujścia, nie natknąć się właśnie na jakieś takie bloczki. Ale są też oczywiście takie normalne, wysokie bloki na moim osiedlu, że tak powiem w cudzysłowie, no bo poniekąd moim ono jest, to są właśnie takie też normalne bloki już z windami, takie z windami takie wielopiętrowe, ale jakoś mi to nie przeszkadza, zawsze lubiłem klimacie tych osiedli. To zresztą osiedle, które tutaj będziecie w tle widzieć co jakiś czas, ono często się tak do niego przechodziło na skrót. Tam jest w ogóle też ulica, która się tak ciekawie nazywa ulica Rybaki. Moi drodzy, przyznam, że to Świnoujście działa na mnie po prostu jakoś jak różdżka. Pamiętam, że od pewnego czasu zaobserwowałem u siebie taką nie wiem jak to nazwać, no taką zmianę, że jeżeli jadę do Świnoujścia, to czuję się bardzo dobrze. Jakoś tak jestem zadowolony, czuję, że odpoczywam, jakoś tak się zupełnie niczym nie przejmuję. Miałem też ostatnio jakieś takie dziwne problemy na tle nerwowym, żołądkowe, niepoważne, nie było tutaj żadnych, że tak powiem, problemów toaletowych, ale gdzieś tam było mi w tym brzuchu nieprzyjemnie. Pojechałem tam i słuchajcie, po jednym dniu jak jękom odjął, jestem zdrowy, wszystko jest ok, czuję się też dobrze, więc no nie wiem od czego to zależy, a jakoś ostatnio właśnie już od dłuższego czasu właśnie zaobserwowałem to takie działanie, takie kojące na moją osobę i jakoś tak w ogóle jest tam dla mnie bardzo, bardzo dobre miejsce. Kiedyś nawet myśleliśmy samo, żeby się do Świnoujścia tutaj nie przeprowadzić, ale jednak zostawić to wszystko, to no to byłoby troszeczkę smutno. Mam oczywiście nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że tam w tle będą się te ujęcia powtarzać, ale ten vlog był taki na spontanie, bo miałem świadomość tego, że nie miałbym raczej dla was materiału na dzisiaj, więc musiałem coś tam nagrać, już stwierdziłem, że tych o tym Świnoujściu właśnie opowiem. Jak już mówiłem, nad morzem bywam, ale jednak nie tak często. Ten kanał nie wiem dlaczego tak lubię, zawsze jakoś tak lubiłem, jeszcze w lecie fontannę wystawiają taką, więc też sobie tam siedzę na tej fontannie i jest w ogóle bardzo, bardzo przyjemnie. Ja w ogóle lubię spacerować po Świnoujściu, po tej części miejskiej, ja to bardzo pamiętam też w dzieciństwie,
jak tam przyjeżdżałem. Kiedyś tak powiem, nawet na całe wakacje się zdarzało, że przyjeżdżałem, o ile dobrze pamiętam, ale to jest tak już przez mgłę, bo to było naprawdę bardzo dawne czasy. To chodziło się zawsze z dziadkiem po tym mieście, gdzieś tam na zakupy. Pamiętam, że zawsze zostawiał mnie w takiej bawialni w centrum handlowym Uznam. Na pół godzinki ja się tam bawiłem. Potem po mnie wracał. No i potem przyszliśmy jeszcze koło takiej Biedronki, której już niestety nie ma. Nie, ja wam niestety nie pokazałem na tym vlogu. Być może na tym vlogu rok temu, co było osiedlu, być może wam gdzieś tam kiedyś gdzieś w ramach Instagrama czy jakiegoś filmiku wam ją pokażę. No i co ciekawe, moi drodzy, propos tych bawialni, ja w dzieciństwie nie miałem w ogóle żadnego problemu z nawiązywaniem znajomości. Zresztą teraz też nie mam takiego problemu, żeby się odnaleźć w towarzystwie, chociaż w niektórych momentach w towarzystwie po prostu czuję się odrobinę gorzej. I tam zawsze było, no cześć tam, jak się nazywasz? Tak, no tak, kocie, pobawimy, nie? Jakoś tak nie miałem problemu, przez to te przyjaźnie gdzieś tam były. No wiadomo, jeszcze tam na pół godziny to tam, ale pamiętam, że tą bawialnię tam zawsze to było fajne. Przyznam, że tak momentami jak tak przysiądę, to trochę mi jest smutno, że już gdzieś na te bawialnie wejść nie mogę, ale wiadomo, no trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać. Teraz mam inne rozrywki, to w postaci CS-a czy tam innych takich rzeczy, więc wiem, trochę to głupie, że... Ale no nie, wiadomo, że każdy ma tam rozrywki swoje, w zależności od twojego wieku. Moi drodzy, no chyba tyle, co wam tam chciałem powiedzieć w sumie, nic mi na razie takiego nie... do głowy nie przychodzi. Myślę, że te spacery z dziadkiem to jakoś tak zawsze było, pamiętam, fajne. Teraz troszeczkę u dziadka ze zdrowiem nie tak, ale jeszcze, znaczy, jest... Nie jest źle, ale dobrze też, nie o tak. Kiedyś to dziadek... Teraz po prostu widać po dziadku, że troszeczkę tam przygasł już, ale miejmy jeszcze nadzieję, że przez parę lat ten dziadek jeszcze, że tak powiem, będzie mi służył, a ja będę mógł go tam gdzieś pocieszać i tak dalej. Chyba tego nie powiedziałem. To co, moi drodzy, też do tego Placu Wolności, bo właśnie to też jest dosyć miejsce, które cieszy się latem sporym powodzeniem. Właśnie ze względu na tą fontannę, zresztą jak tego vloga nagrywałem, też trochę ludzi tam się gromadziło. Co ciekawe, ten plac był kiedyś po prostu zwykłym rondem. Tamta ulica od tej manufaktury lodów, o tej takiej lodziarni po lewej stronie, była jakiejś normalną ulicą, to było centrum miasta. Taką rzeźbą, która teraz stoi na rondzie przy ulicy Chrobrego, nie wiem, czy wam to coś powie, jak się wychodzi od parku zdrojowego. Tam też była taka ubikacja, którą wszyscy nazywali metra, no bo się schodziło pod ziemię gdzieś tam właśnie na środku tego ronda, na którą wszyscy wołali metro. Nie było mi dane być. Ona, podejrzewam, że ona już przestała istnieć, oczywiście, jak to rondo przestało istnieć. Także to miejsce zmieniło się nie do poznania, także w lecie, jeżeli ktoś miałby dość plaży, to Plac Wolności, przynajmniej taki spacer nad kanałem polecam, bo jest coś takiego w tym nad kanałem, że bardzo zawsze przyjemnie mi się tam spacerowało, no ale też po świecie park zdrojowy również wam polecam, no jak i całe Świnoujście. No bo naprawdę jest co. I to nie tylko dlatego, że tam urodziłem, a jest jeszcze, no nie trudno znaleźć dobrą opinię o Świnoujściu, tak? Cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał kolejowy na Instagrama. Postaram się, żeby ten materiał, który będzie w piątek, nie był już vlogi, bo podejrzewam, że też macie dosyć. Przepraszam, ale ostatnio mówię, czuję taką potrzebę zrobienia tych vlogów, więc po prostu je robię. Dziękuję póki co za uwagę. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.